Siemanko, z tej strony Kamek i dzisiaj pobawimy się w typera. Typer Kamek wytypuje wam wszystkie mecze Euro i dzięki temu wszystkie wasze kupony wejdą i później będziecie szczęśliwymi milionerami. Tak czy siak, zacznijmy. Zobaczymy, jak bardzo nic nie wiem. Dishblaster robił to jakiś czas temu. Nawet wrzucę link na dole, żeby nie było, że ściągam od niego i nie wrzucam nic. Link będziecie mieli do niego na dole. No i do tego filmiku, a ja zacznę od grupy A. Tutaj mamy oczywiście grupy A, B, C, później przechodzimy do fazy pucharowej, no i zobaczymy, kto według mnie będzie w finale. No to co, mecz otwarcia, Francja, Rumunia, stawiam 3 bramki Francuzów, ale z comebacku. Rumunia wyprowadzi na prowadzenie, pierwszą bramkę strzeli po prostu, a później Francja odrobi to i będzie 3-1. Albania, Szwajcaria, tutaj przewiduje bramkowy remis, po jednej bramce sobie strzelą. Wiadomo, że te mecze otwarcia czasami, wracając do Francji z Rumunią, bywają takie, że jest 0-0, ale właśnie myślę, że Rumunia strzeli pierwszą bramkę, później Francja się zdziwi i będzie próbowała to odrobić. Rumunia kontra Szwajcaria, tutaj stawiam 2-1 dla Szwajcarów. Zobaczymy, czy im dobrze pójdzie. Nie wiem tego. Francja, Albania tutaj 4-0. Wysoko będzie wygrywała Francja na początku, będzie się chciała pokazać u siebie. Rumunia z Albanią tutaj jest 2-1 dla Rumunii. No i na końcu Szwajcaria, Francja to będzie mecz, który zadecyduje. No nie, no w sumie to już będzie wszystko wiadomo wtedy w grupie, tak? Czyli tutaj będzie skromne 2-0 dla Francji. Francja na jeden z tyłu. Tak mi się wydaje, że będzie wyglądała grupa A. Jak bardzo nic nie wiem, zobaczymy. Grupa B, Anglia, Rosja, Walia, Słowacja. Walia, Słowacja, tutaj stawiam na 2-1 dla Walii. No, zobaczymy, czy to się uda. Liczę, że Bale naprawdę pokaże się z mega, mega dobrej strony. No i tutaj Anglia z Rosją, bardzo dobry mecz, 2-2 i Anglicy już będą zdziwieni. Dlaczego? Przecież mieli wygrywać, jest Vardy, ale nie, jednak nie. Rosja, Słowacja, tutaj 1-0 dla ruskich, no i zobaczymy. Następnie Anglia wygrywa z Walią i już grupa robi się mega ciekawa. Tutaj będzie dużo walki do ostatniej kolejki. Zobaczcie, że tylko Słowacja ma teoretycznie, już nie ma szans po tych dwóch meczach. No i tak, Rosja remisuje z Walią po 1, no i Słowacja przegrywa 0-3, którzy Anglicy się wkurzyli na koniec i wygrali ze Słowacją 3-0. I tak oto Anglia wychodzi z pierwszego, Rosja z drugiego i Walia prawdopodobnie z trzeciego, no bo mieli zwycięstwo i remis. Irlandia Północna, Polska, no i tutaj 3-1. Północna? Północna, tak, dobrze, ja już dostaję na mózg. 3-1, dobry mecz otwarcia, Lewandowski, Błaszczykowski, który wszedł z ławki, strzela bramkę, no i Glik z główki. To są 3 bramki dla Polaków. Niemcy, Ukraina, tutaj bezproblemowe 2-0 dla Niemców. No i po pierwszych meczach jesteśmy na pierwszym miejscu. Ukraina, Irlandia, tutaj będzie 2-1 dla Ukrainy. Następnie mecz Niemcy, Polska. I tutaj, uwaga, 1-1. Tak to przewiduję. No remis Polaków z Niemcami, po prostu będziemy wydzierać z siebie wszystko w obronie. No i będzie to bardzo dobra postawa Fabiańskiego. Fabiański będzie na bramce z Niemcami, tak. Ukraina, Polska i tutaj właśnie mecz o praktycznie zapewnienie sobie tego wyjścia z grupy i tutaj będzie 0-1, wymęczone 1-0 zwycięstwo, ale jak dla nas ważne, i Irlandia Północna, Niemcy 0-3 i tak oto Niemcy wychodzą z pierwszego, my z drugiego, no a Ukraina czeka, co się wydarzy w innych spotkaniach. Grupa D, Hiszpania, Czechy, Turcja, Chorwacja i teraz Turcja, Chorwacja. Bardzo ciekawe widowisko i 2-2. Hiszpania pokonuje Czechy 2-1, a Czechy z Chorwacją przegrywają 0-2. Następnie Hiszpania rozbija Turcję 4-1. Dużo się działo. Hiszpanie nastrzelali bramek, Turcja nie wiedziała, co się dzieje. No i Turcja w ostatnim meczu wygrywa z Czechami 1-3 i tym samym ma tyle samo punktów co Chorwacja, która jako że i Hiszpania i Chorwacja teoretycznie mają zapewniony już awans, jest to mecz na 1-1. Luka Modric i Aduriz strzelają bramki w tym meczu.
Dalej, Irlandia, Szwecja, tutaj Ibra Show i Ibra w pierwszym spotkaniu strzela 3 bramki, to jest hat-trick Ibry. Następnie Belgia wygrywa z Włochami 2-1 po bardzo, bardzo ciekawym spotkaniu i Włochy ze Szwecją 1-1 w 89 minucie. Ibra i ma już 4 bramki na koncie. Następnie Belgia wygrywa z Irlandią Północną 3-0 i Irlandia już praktycznie żegna się z Euro. Chociaż jeszcze Włosi rozbijają już w ostatnim meczu 5-0 Irlandię, a Szwecja remisuje bramkowo z Belgią, albo nie, bezbramkowy remis. I Belgia awansuje z pierwszego, Szwecja z drugiego, Włosi minimalnie chyba wyjdą z trzeciego, mimo bardzo dobrego bilansu, a Irlandia dostała wielkie bęcki w grupie. Następnie grupa F i tutaj Austria remisuje z Węgrami 1-1, Portugalia wygrywa z Islandią 3-1, następnie Islandia remisuje 2-2 z Węgrami i Portugalia wygrywa 1-0 z Austrią. Islandia przegrywa 0-2 z Austrią, no i Węgry strzelają jedną bramkę Portugalii, ale Portugalia odpowiada 2 bramkami. No i tak to wygląda, ranking trzecich miejsc, Włosi wychodzą z pierwszego, Walia z drugiego, Turcja z trzeciego, Rumunia z czwartego, Ukraina i Węgry żegnają się z turniejem. Tak to wygląda, Portugalia wychodzi z pierwszego, Austria z drugiego, Węgry niestety nie wychodzą i Islandia też nie. No i co, mamy fazę pucharową, zobaczcie, trafiliśmy na Szwajcarów, jak łatwy mecz, Polska wygrywa 1-3 i jesteśmy w ćwierćfinale, tak jest. Następnie wielki szlagier, Hiszpania, Włochy, no i tutaj jest 2-2, a następnie w karnych, dopiero w karnych Włosi strzelają ich 4, a Hiszpania tylko 3. Bardzo dobre postawy De Gea i Buffona. Czy Buffon jeszcze jest w kadrze, czy nie zrezygnował? Chyba nie, nie? Niech zabiją. Włosi awansują po karnych. Anglia wygrywa 1-0 po bardzo nudnym meczu z Rumunią. I następnie spotkanie Portugalia-Szwecja i tutaj jest 3-2. Na wagę zwycięstwa strzela Cristiano Ronaldo. Niemcy rozbijają 4-0 Walię, a Belgia radzi sobie z Chorwacją 3-2 po mega ciekawym meczu. 1-0 tylko wygrywa Francja z Turcją, a Rosja przegrywa z Austrią 0-1. Następnie Polacy wygrywają 2-1. A niech będzie. Polacy 2-1, już jesteśmy w półfinałach. Fenomenalna postawa naszych zawodników i Milik, który był kontuzjowany w fazie grupowej, wszedł na ćwierćfinał i strzelił bramkę na wagę zwycięstwa. Następnie Anglia wygrywa z Portugalią, no a Niemcy remisują 2-2 z Belgią, ale w karnych się nie mylą i Neuer też broni ostatni strzał, jest 5-4 w karnych. Następnie Francja wygrywa z Austrią spokojnie 3-0. No i Polacy wygrywają z Anglią 2-0, a Niemcy wygrywają z Francją 3-1. I w finale Polska wygrywa 1-0. I jest koniec. Nie wiem, jakie to jest prawdopodobne. Obiecuję, że postawię 5 dych na Polskę, że Polska wygra Euro. Najwyżej to będzie najgorsze postawione 5 dych. Chyba jest 1-50 kurs na Polaków, że wygrają Euro. Ale zawsze coś. Tak to widzę. Trochę oczywiście tutaj podkoloryzowałem pod Polaków, bo już w ćwierćfinale z Włochami bym ich nie przepuścił raczej. Ale mam nadzieję, że może coś takiego się zdarzyć. To było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Też zróbcie sobie to, dam Wam link na dole, możecie sobie spróbować, jak Wam by poszło. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!